A zatem chcecie mi powiedzieć, że Max Holloway został tutaj rzucony na pożarcie Justinowi Geci w starciu o pas najostrzejszego skurczybyka na UFC 300? Słuchajcie, przyznam szczerze, że pierwotnie w roli faworyta widziałem tutaj Justina Geitzi. Z prostej przyczyny. Chodzi przede wszystkim o moc w pięściach, atomowe niskie kopnięcia, gabaryty, siłę, tę wersję 2.0, którą od kilku już lat prezentuje Justin Gage. Natomiast przyznam szczerze, że im bliżej tej walki, tym więcej wątpliwości mam właśnie w tym temacie. Czy rzeczywiście Justin Gage będzie w stanie pokonać Maxa Holloway'a? Często przytacza się tutaj ostatni pojedynek w kategorii lekkiej, jaki stoczył Max Holloway. To był rewanż z Dustinem Porrierem. Pięć lat temu aż. I w tymże pojedynku przewaga Ognia po stronie Poriera była wyraźna. I to ona w głównej mierze przesądziła wtedy o zwycięstwie diamentu nad Błogosławionym. Oczywiście Hawajczyk jak najbardziej miał swoje momenty w tamtym pojedynku, ale jednak jego uderzenia nie robiły takiego wrażenia na Porierze, podczas gdy sam kilka razy tam delikatnie się zachwiał, plus Dustin Porier był w stanie wytrzymać to mordercze tempo, jakie zawsze narzuca Błogosławiony. Różnica polega jednak na tym, że po pierwsze dzisiaj Jesteśmy już 5 lat później. Max Holloway dodatkowo, co szczególnie istotne, miał czas na to, aby przystosować swoje ciało do migracji do kategorii lekkiej. Wtedy wziął walkę z Dustinem Poirierem ten rewanż w kategorii lekkiej na 6 tygodni przed galą, to naprawdę niewiele czasu. Tutaj na przygotowania miał około 2 miesięcy. To naprawdę dużo czasu, szczególnie dla zawodnika, który jak na kategorię piórkową zbija mnóstwo mnóstwo kilogramów. Więc wydaje mi się, że pod kątem siłowym, gabarytowym, Max Halloway absolutnie ustępował Justinowi czy nie będzie. I to podkreśla zresztą też highlight. On podkreśla, że miał okazję spotkać się już z Maxem Hallowayem, widział go na sali treningowej i to absolutnie nie jest zawodnik, nad którym górowałby pod kątem gabarytów. A zatem ten argument o gabarytach odstawiamy na półkę. Oczywiście. Nadal pozostaje kwestia mocy w pięściach i mocy w kopnięciach przede wszystkim. Nie mam większej wątpliwości i myślę, że nikt tutaj o zdrowych zmysłach też nie ma większej wątpliwości, że Justin Gaethje uderza mocniej i przede wszystkim kopie mocniej. Natomiast zwrócę mimo wszystko, mimo wszystko z całym szacunkiem dla Justina Gaethje, który jest dla mnie jednym z najchętniej oglądanych zawodników na świecie, w ogóle w historii MMA. Otóż zwrócę uwagę, że jednak ostatnimi czasy ten Justin Gaethje swoich przeciwników nie nokautuje. Pomimo iż owszem narusza ich, odczuwają jego uderzenia, to jednak tych nokautów jest znacznie mniej. Natomiast Max Holloway posiada szczękę z tytanu. Jesteśmy tego wszyscy świadomi, znamy wszystkie jego boje, nigdy nie przegrał przez nokaut, ba, nigdy nie zaliczył nawet desek. Jasny gwint. Owszem, owszem. Bywały takie walki, w których miał problemy, nie wiem. Trylogia z Aleksandrem Wolkanowskim, skończył ją okrutnie rozbity. W starciu z Jairem Rodriguezem zmienił się w, w desperowanego zapaśnika. Ponadto nawet swoje momenty miał Chang sung Sun jung w tym ostatnim boju z Maxem Hollowayem. Owszem, skończył brutalnie znokautowany, bo poszedł na wojnę, jak na wojownika przystało, ale miał tam swoje momenty. Natomiast wydaje się, że ta szczęka Maxa Hollowaya, pomimo tych licznych wojen, jakie stoczył, nadal trzyma się całkiem nieźle. A zatem Wydaje mi się, że brak mimo wszystko przesłanek, które wskazywałyby na to, że coś z tą odpornością Maxa Holloway'a po tych licznych wojnach jest nie tak. Tych przesłanek póki co brak. Owszem, w przypadku tanego Fergusona i Justina Gates'u też brakowało tych przesłanek. Chociaż było ich trochę więcej, bo jednak Ferguson deski zaliczał nie raz, nie dwa w swojej karierze. Tutaj rzecz ma się inaczej. Więc podsumowując, wydaje mi się, że pod kątem odporności szczęki Max Holloway jest w stanie wytrzymać uderzenia Justina Gage'a. Owszem, Highlight walczy od kilku już walk, od czasu drugiej porażki w karierze, czyli starcia z Dustinem Poirier'em pierwszego, walczy znacznie bardziej odpowiedzialnie w defensywie, doskonale kontroluje dystans, jego praca na nogach wygląda teraz rewelacyjnie, jest naprawdę taktycznie i technicznie świetnie poukładanym zawodnikiem, który jednocześnie ma w sobie ten ogień i gdy trzeba, to potrafi przy... przywalić bardzo mocno. Natomiast, jak mówię, Max Holloway po pierwsze jest bardzo szybki, bardzo gipki, zwinny, potrafi amortyzować te uderzenia, plus ma ten tytan w szczęce. Wydaje mi się, że zgodzimy się, że pod kątem szybkościowym, nawet, te, nawet ten Max Holloway cięższy o 4 czy 5 kg będzie górował tutaj nad Justinem Gaethy. No Justin Gatchi to jest zawodnik, który ma świetny timing, ale nie jest szczególnie szybki. Max Holloway jest natomiast tytanem szybkości i wydaje mi się, że w tej kategorii lekiej może być na tle swoich przeciwników jeszcze szybszy, aniżeli w kategorii właśnie piórkowej. Ponadto kondycja. Justin Gaethje oddać mu trzeba, że jeżeli nie walczy akurat, akurat z Habibem Nurmagomedowem albo czasem Oliveirą, to potrafi doskonale rozkładać siły na pełen dystans. Widzieliśmy to w starciu, nie wiem, z Tonym Fergusonem czy też z Rafaelem Fizjewem. Przecież trzecia runda tej walki z Rafaelem Fiziewem, to był, to był majstersztyk w wykonaniu Justina Gaethje. Natomiast czy będzie w stanie Justin Gaethje wytrzymać Tempo, jakie niewątpliwie niewątpliwie narzuci Max Holloway, Hawajczyk jest zawodnikiem nieprawdopodobnie wręcz aktywnym. Justin Gaethje będzie musiał cały czas mieć się na baczności. No, oczami wyobraźni chyba widzimy to trochę tak, że tutaj Justin Gaethje hasa delikatnie rusza się, jest przyczajony tygrys, ukryty smok, podczas gdy Holloway tańcuje wokół niego, kąsa go szybkimi, prostymi, zmieniając pozycję, mieszając ustawienie klasyczne z odwrotnym. Tak to chyba będzie wyglądać. Obalenia nie wydaje mi się to szczególnie prawdopodobne. Być może jeden albo drugi poszuka jakiegoś obalenia, ale mam wątpliwości, czy ktokolwiek zdominuje tutaj e, walkę z góry. Jeśli już, no to Max Holloway jest sprawniejszy w walce na chwyty, ale chyba pod kątem zapaśniczym odrobinę lepszy i chyba jednak silniejszy będzie Justin Gaethje. A zatem nie wydaje mi się, aby te, ta płaszczyzna chwytana miała w tym pojedynku większe znaczenie. Kluczem, w mojej ocenie, do zwycięstwa Justina Gaethje będą natomiast niskie kopnięcia. No słuchajcie, Max Holloway nie jest tytanem pod kątem defensywy przed tymi niskimi kopnięciami, a z tak dobrym, dobrym kopaczem nie mierzył się jeszcze nigdy. A pamiętamy, że Aleksander Wolkanowski notował sporo sukcesów pod kątem właśnie lookingu. Dlaczego? No dlatego, że Max Holloway często osadza ciężar na wykrocznej nodze. Natomiast takim ratunkiem dla Maxa Holloway'a może okazać się tutaj walka z obu pozycji. Bo Hawajczyk to jest zawodnik, który walczy równie chętnie z pozycji klasycznej, jak i z odwrotnej. Jeżeli zatem jego lewa noga zostanie okopana, bo na przykład rozpocznie walkę w pozycji klasycznej, to będzie miał tę możliwość, aby zmienić ustawienie na odwrotne. I wtedy oszczędzi trochę tę okopaną nogę. Natomiast problem w tym, że po pierwsze, no Justin Gaichi kopie absolutnie jak koń. A po drugie, nawet jeżeli walczy z odwrotnie ustawionym rywalem, to nie oszczędza jego wykrocznej nogi, czyli prawej nogi. Pamiętamy, w starciu z Dustinem Porierem, Mańkutem, kopał wewnętrznymi lowkingami i zewnętrznymi lowkingami na prawą nogę Dustina Poiriera i pamiętamy, że doprowadził tymi kopnięciami do tego, że zerwał mięsień tutaj na udzie Dustin Porier. Zresztą Porier mówił, że jeszcze nigdy po walce nie był tak rozbity fizycznie, zdrowotnie, jak po starciu z Justinem Gage. I. Mówię o tym w tej pierwszej walce, którą przecież wygrał. Natomiast oczami wyobraźni Widzę tutaj Maxa Holloway'a, który czai się właśnie na te niskie kopięcie autorstwa Justina Gage'a i odpowiada kontrami. Oczywiście pytanie: kto wyjdzie na tym lepiej? Czy warto zainkasować Lowking od Justina Gage'a, aby skontrować go, nie wiem, prawym krzyżowym? Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Natomiast podsumowując, już dobijając do brzegu, szczerze mówiąc, pierwotnie wskazywałem tutaj na Justina Gage'a i absolutnie szczęka na podłogę mi nie spadnie, jeśli to Justin Gage'a skończy tę walkę w glory zwycięzcy przede wszystkim przede wszystkim z uwagi na niskie kopnięcia, bo w szermierce na pięści szczerze mówiąc więcej szans daje Maxowi Hollowayowi. Jest zawodnikiem szybszym, yy, ma znacznie szybsze ręce, jest ruchliwszy, potrafi w mojej ocenie więcej przyjąć. Oczywiście pod kątem ogniowym nie dorównuje Justinowi Gaici, ale wydaje mi się, że neutralizuje to tytanem w szczęce, jaki posiada. No to więc Justin Gaici, jak najbardziej może tutaj okrutnie okopać. Maxa Hollowaya i w ten sposób zwyciężyć przez techniczny knockout, albo przez decyzję. Sędziowie uznają tutaj, że yy, bardziej znaczącymi uderzeniami trafiał. Oczywiście te niskie kopnięcia, jeżeli ograniczy mobilność Hawajczyka, to otworzy mu to drogę też do ciosu, więc to jest, to jest realny scenariusz. Natomiast szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, mając na uwadze wszystkie te czynniki, o których wspomniałem, minimalnie więcej szans na zwycięstwo daje Maxowi Hollowayowi. Miał czas na to, żeby przygotować się do tej walki, czyli do migracji do kategorii lekkiej. Jego szczęka nadal wydaje się piekielnie, piekielnie, odporna. Jest tytanem pod kątem kondycyjnym. Jest niebywale aktywny. Pod kątem walki na chwyty może, może delikatnie przeważać. Szczególnie, że, szczególnie, że Justin wiecie uwielbia oddawać tutaj plecy, jak na zapaśnika przystało. Eee, mówiąc? Max Holloway wygra to jednogłośną decyzją sędziowską. A Wy jak typujecie to starcie? Dajcie znać w komentarzach.